Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj mamy 20 kwietnia, jest godzina 11, a to jest tydzień na GPW. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym i analitykiem specjalizującym się w teorii fal Eliota. W zeszłym tygodniu miałem przyjemność nagrywać dla klientów banku, jak i klientów biura maklerskiego webinar Rynki Akcji w obliczu pandemii COVID-19, gdzie przez przeszło 2 godziny opowiadałem o makroekonomii i fundamentach, w których obecnie gospodarka się znalazła, gdzie była przed wybuchem pandemii, którą sklasyfikowałem jako czarnego łabędzia, co spowodowała w sensie skutkach gospodarczych sama epidemia i kiedy możemy myśleć o powrocie do normalności. Dość sporo danych przedstawiłem w tej prezentacji, mnóstwo ciekawych wykresów, które no, niestety obrazują taką sytuację, że rozpoczęła się recesja i próbowałem odpowiedzieć na pytanie, czy ta recesja jest już za nami, czy jeszcze nie. Jeśli chodzi o rynek polski, no niestety, ale te wszelkie wskazania czy obliczenia moim zdaniem są najbardziej pesymistyczne z wszystkich rynków, które obserwuję, bo jeżeli jeszcze widzimy rynki europejskie, które ewidentnie szczyt zachorowań mają za sobą, które próbują się otwierać, dzisiaj bardzo dużo mówiłem na temat tego właśnie w tygodniu na giełdach zagranicznych i bardzo zachęcam Państwa do obejrzenia tego webinaru, próbują się te gospodarki europejskie otwierać, to jakaś moim zdaniem niewielka, raczej iluzoryczna szansa na to, że uda się to kontrolować jest. Raczej będzie to prawdopodobnie scenariusz singapurski czy Japonii, natomiast można się przynajmniej łudzić. Gorzej jest w przypadku Stanów Zjednoczonych, które najprawdopodobniej są w trakcie piku. Być może ten pik zachorowań już osiągnęły, być może nie i zamierzają się otwierać. A najgorzej jest w sytuacji Polski z dwóch powodów. Po pierwsze, my absolutnie żadnego piku zachorowań jeszcze nie osiągnęliśmy. Cały czas idziemy do góry, co pokazują doskonale histogramy i może powinienem zacząć od tego, a nie od tej ankiety, więc na moment tylko pokażę Państwu mój arkusz kalkulacyjny, gdzie zliczam dane dla Polski i to są najświeższe informacje przekazane wczoraj. Rekordowy słupek zachorowań 545 osób. Wcześniej w piątek także było bardzo dużo, 460 osób i tym samym, jak Państwo widzą, na tym histogramie tygodniowym osiągnęliśmy maksimum. A tu wielka uwaga, na tym histogramie mamy dane za niedzielę i za poniedziałek, gdzie było rekordowe niskie odczyty. Więc to nie jest tak, że tam było jakieś powiedzmy zatkania laboratoriów i te odczyty później spłynęły w kolejne 2 dni, stąd tak rekordowe słupki, nie. W te 2 dni wykonano raptem 40% mocy testów, bo były święta. Gdyby wykonano ich je normalnie, to prawdopodobnie te słupki również byłyby wyższe, czyli absolutnie nie ma tej trajektorii spadkowej. Tej trajektorii spadkowej nie widzimy na histogramach tygodniowych i to jest tak naprawdę względna stabilizacja. Gdyby znormalizować te dane i ten efekt świąteczny wyeliminować, który zanotował nam 2 rekordowo niskie słupki, to mielibyśmy no, normalny, wyższy, pewnie ze 3000 zachorowań w ciągu tygodnia. Tym samym jesteśmy absolutnie na ścieżce wzrostowej i ten plan, z jednej strony odpowiedzialnie, który przedstawił minister Szumowski z premierem Morawieckim, czyli stopniowego otwierania bez podawania dat, to było odpowiedzialne, natomiast jest znowu całe mnóstwo błędnych interpretacji, zaczynając od dziennikarzy, poprzez nawet niektórych analityków, poprzez niektórych ekonomistów, czy przez ludzi prowadzących biznes tego, co się będzie działo, bo sam już widziałem takie opracowania kompletnie błędne, oczywiście moim zdaniem, że po święta, po majówce otwieramy przedszkola i wracamy do normalności, nigdzie to nie jest powiedziane. No i raczej nie ma co na to liczyć. Restrykcje, które zostały poluzowane w Polsce są tak naprawdę żadnymi na razie poluzowaniami. Ten idiotyczny zapis o zamknięciu parków i lasów został po prostu zlikwidowany. Dalej obowiązuje pełna izolacja. Kto nie chce, znaczy kto nie musi, to nie powinien wychodzić z domu. Trochę poprawiono warunki w sklepach, zwiększając po prostu ich przepustowość, ale
To tyle. Oczywiście wśród społeczeństwa wywołało to wręcz odwrotny skutek od zamierzonego. No ludzie wylegli na ulicę i pewnie Państwo też tego są świadkiem. Więc raczej można się spodziewać, że szczyty zachorowań w przypadku Polski są daleko, daleko przed nami. Są takie hipotezy, że być może ten słupek to już są pierwsze żniwa świąt, aczkolwiek wydaje mi się, że należy jeszcze na ewentualne żniwa poczekać. To, co warto jeszcze powiedzieć, może właśnie zacznę od tego. Dlaczego mówimy o jakimś etapowym, tylko przełączę Państwu widok, żeby ta ankieta była widoczna. Dlaczego w ogóle rządy poszczególnych krajów, w tym premier Morawiecki z całą ekipą rządzącą, mówi o jakimś luzowaniu obostrzeń? Czy my opanowaliśmy epidemię, albo inaczej, czy my wygraliśmy tą wojnę z wirusem COVID-19, czy tak jak w przypadku Wuhan osiągnęliśmy tydzień, gdzie nie było żadnych zachorowań? Nie, absolutnie nie. Czy realizujemy zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia? Znów absolutnie nie. Czy maseczki są skuteczne i jest sens ich nosić? Cytując słowa ministra, znowu nie wiem, po co to ludzie robią, czyli można odpowiedzieć absolutnie nie. Czy social distancing na poziomie 2 metrów jest skuteczny? W zeszłym tygodniu zostało opublikowane badania Uniwersytetu jednego z Belgii, jednego z Holandii, które pokazały, że absolutnie nie. Mamy same negatywy. No i teraz jakby kluczowa rzecz. Według Światowej Organizacji Zdrowia jedynym sposobem opanowania epidemii jest izolacja, która ma dotknąć 80% społeczeństwa. Modele matematyczne, mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, na tym dodatkowym webinarze, pokazują, że przy 80% izolacji na początku można osiągnąć wskaźnik reprodukcji wirusa na poziomie jedności, czyli stabilizacji, a następnie kontynuując izolację na dotychczasowym poziomie na wysokości 0,5, czyli to oznacza, że jedna osoba chora zaraża pół osoby zdrowej i tym samym mamy dynamikę spadku zarażeń wynoszącą 50% od jakby cyklu inkubacji do cyklu inkubacji. W takiej sytuacji, licząc od momentu szczytu, potrzeba 2, tak naprawdę 3 miesiące do tego, aby zejść do zera i zażegnać epidemię. To jest proste. To pokazują doświadczenia WHO, to pokazują modele prognostyczne, to pokazują modele matematyczne. Czego tu politycy nie rozumią? Albo inaczej, co rozumieją, a co próbują ukryć? Może lepiej tak. No i cała odpowiedź na to pytanie leży w tej ankiecie, którą Państwo widzą przed swoimi oczami teraz. Ankieta realizowana na zlecenie Pulsu Biznesu. Pytanie, ile czasu jest w stanie Państwa firma zachować płynność finansową, regulując zobowiązania, bez zwalniania pracowników? Pokazywałem analogiczną ankietę dla rynku amerykańskiego. Tamte statystyki są trochę lepsze, no i lepiej jest wyskalowana ta dana, bo 1-3 miesiące to jest błędny jakby tutaj przedział. Powinien być między 1-2, ewentualnie potem 2-3 i dopiero 3-6. Ta skala jest błędna, bo wprowadza ogromny miszmasz w tych danych, no ale spróbujmy i tak jakoś zinterpretować. Co z tego wynika? Badanie było przeprowadzone na przełomie marca, kwietnia. Wynika z tego, że niezależnie którą branżę jakby ankietujemy, około uśredniając 20, ponad 20%, nawet jeżeli weźmiemy sobie usługi konsumenckie i zrobimy jakąś średnią z tego, to 25% firm, a przynajmniej 20%, powyżej 20%, utraci swoją płynność finansową w ciągu najbliższego miesiąca, czyli do końca kwietnia wytrzyma 20% firm. Co będą musiały robić później? No zaczną prawdopodobnie od zwalniania pracowników. I tak będą prawdopodobnie się posiłkowały wszystkimi możliwymi innymi formami ratowania się, czyli ewentualne karencje w spłacie kredytu, ewentualnie dodatkowe formy kredytowania, koniec inwestycji, cięcia na razie na takim poziomie. Natomiast prawdopodobnie na koniec kwietnia, jeżeli się nic nie zmieni, to tych 20% firm będzie musiało zwalniać ludzi, a część po prostu firm się zamknie. Co gorzej, ten drugi słupek jest znacznie bardziej niepokojący. Do końca czerwca, no i znowu, to jest ten problem skali, bo powinno być do końca maja, ale zostawmy. Do końca czerwca
co najmniej 2/3 firm praktycznie w każdej gałęzi biznesowej, poza usługami biznesowymi, tu jest trochę lepiej. Natomiast w każdej innej to jest 65%, powiedzmy w przybliżeniu 2/3 firm utraci swoją płynność, czyli będzie musiało prowadzić cięcia. I dlaczego to jest kluczowe? No bo to oznacza, jak silnie firmy zostaną uderzone recesją, która się rozpoczęła. Spadek aktywności byłby największy w historiach III Rzeczpospolitej. To mogłoby skutkować gigantycznym wzrostem stopy bezrobocia. W Stanach Zjednoczonych optymistyczne szacunki wskazują na to, że stopa bezrobocia podskoczy o 7 punktów procentowych, czyli z 3,5 do tych 10,5-11. To są optymistyczne. Pesymistyczne szacunki pokazują, że powyżej 30% może wynosić stopa bezrobocia. Czyli jak weźmiemy sobie średnią, to jest skok nawet do 20%. W warunkach polskich to by było jeszcze wyżej, to by było pewnie rzędu 25-26%, czyli kolosalne bezrobocie. Łatwo sobie to wytłumaczyć, jaki to będzie miało wpływ na konsumpcję, jaka będzie kondycja firmy, jak głębokie będzie załamanie. No i to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego pomimo tego, że epidemia się nie zakończyła i nie jest jeszcze pod kontrolą, dlaczego rządy poszczególnych krajów próbują mówić o jakimkolwiek otwieraniu gospodarki. Patrząc na słupki zachorowań, takie firmy jak restauracje, kawiarnie, salony fryzjerskie, galerie handlowe mają jeszcze wiele, wiele tygodni, zanim zostaną otwarte. Oczywiście nie jest wykluczone, że one zostaną otworzone wcześniej. Natomiast gdyby można było funkcjonować w maseczkach ochronnych, w rękawiczkach jednorazowych z całą masą płynów dezynfekujących i z zasadami social distancing, to Światowa Organizacja Zdrowia by nie zalecała izolacji. Dlaczego zaleca? Bo te środki nie działają. Tak jak już Państwu powiedziałem, social distancing na poziomie 2 metrów to za mało, musi być co najmniej dwukrotnie większy dystans. Maseczki ochronne nie chronią ani przed rozpylaniem wirusa, ani przed ewentualnym zarażeniem. No a rękawiczki jednorazowe czy płyny do dezynfekcji mają sens, no tylko to jest zawsze taki problem. Czy przypadkiem nie dotkniemy okolic twarzy dłońmi, które są, na których znajdują się wirusy, albo czy przypadkiem nie dotkniemy czegoś, umyjemy ręce i potem z powrotem już tymi czystymi rękoma nie dotkniemy tego przedmiotu, na którym znajdowały się wirusy. Innymi słowy, działa tylko izolacja głęboka, sięgająca 80%, tylko to może uchronić system zdrowia. Ale oczywiście politycy widzą drugą stronę medalu i ja też im się nie dziwię, bo trochę nie mają wyjścia, zwłaszcza nie mają wyjścia w przypadku rynku polskiego. Myślę, że na przyszły webinar będę miał dla Państwa ciekawe obliczenia dotyczące polskiego długu i ewentualnych obostrzeń, które są zaszyte w ustawie, bo Polska ma najmniej chyba komfortową sytuację z wszystkich krajów europejskich, jeśli chodzi o walkę z wirusem. Dlaczego? A mianowicie w naszej konstytucji są zapisane takie elementy jak progi ostrożnościowe i postępowania sanacyjne. Ono dotyczy sytuacji, kiedy to zadłużenie państwa przekracza pewne poziomy w relacji do PKB. Kiedyś pierwszy próg ostrożnościowy zaczynał się od 50%, natomiast rząd Donalda Tuska zawiesił jakby ten próg, więc drugi próg ostrożnościowy wynosi 55%, trzeci próg ostrożnościowy uruchamiający postępowanie sanacyjne wynosi 60%. Do tej pory na 2019 rok na koniec zadłużenie Polski wynosiło 50%, niecałe tam ułamki procenta brakowało do tej relacji 50% długu do PKB. No i teraz tak, mamy taką sytuację, że najprawdopodobniej według różnych wyliczeń, znowu według mnie, według wyliczeń optymistycznych, polski PKB skurczy się o 5%. Można z pewną dozą przybliżenia powiedzieć, że to skutkować będzie wzrostem długu do PKB na poziomie 55%. Oczywiście gorsze warianty wskazują na głębsze spadki, ale przyjmijmy ten spadek 5-procentowy. Do tego cała tarcza antykryzysowa, którą uruchomił rząd, ona skutkuje wzrostem deficytu. Tyle, ile będzie rząd mógł, tyle będzie się ratował innymi źródłami finansowania, jakimiś rezerwami na różnych funduszach czy w różnych instytucjach, ale prawdopodobnie spora część tego zadłużenia to będzie po prostu emisja długu. I tym samym
powstaje bardzo duże ryzyko wpadnięcia czy uruchomienia, wpadnięcia najpierw w drugi próg ostrożnościowy i uruchomienia postępowania sanacyjnego. Dlaczego to jest niebezpieczne w obliczu polskiej gospodarki? Bo reguły narzucone w konstytucji są bardzo wyraźne i oczywiście ze względu na walkę polityczną można z wielką dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że nawet jeżeli zostanie uruchomione postępowanie sanacyjne, to nic się z tym nie da zrobić w parlamencie, bo opozycja nie pozwoli na zmianę konstytucji, a postępowanie sanacyjne jest brutalne. W sumie już działania, które są podejmowane w ramach przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego, 55% są brutalne. One po pierwsze każą zrównoważyć budżet. W sytuacji, której nie mieliśmy chyba nigdy w obliczu, mówię nigdy, bo nie jestem pewien, nie przeglądałem danych, ale w ciągu ostatnich lat na pewno nie było takiej sytuacji, gdzie polski budżet byłby zrównoważony. Co to by oznaczało? Wszystkie programy pomocowe, wszelkie gwarancje, poręczenia to wyparowuje. Nie ma. Gospodarka jest zostawiana sama sobie. Nie ma żadnych stymulusów fiskalnych, stymulusy monetarne się już wyczerpały i nic nie są w stanie, nic nie jest w stanie rząd dalej zrobić. Innymi słowy, jeśli gospodarka skurczy się mocniej niż prognozowano i zostaną uruchomione postępowania sanacyjne, to zostaniemy w okropnym położeniu. W takim położeniu, w którym to gospodarka będzie na gwałt potrzebować impulsów fiskalnych, które miałyby zamortyzować skutki recesji, a tymczasem nie dość, że rząd nie będzie mógł wprowadzić tych impulsów fiskalnych, to jeszcze będzie musiał zacieśniać politykę fiskalną, będzie musiał zrównoważyć budżet. Co by to oznaczało? Jak najprościej zrównoważyć budżet? No, musimy ciąć wydatki. Pierwszy wydatek 500+ jest do cięcia, jakby oczywiste. Wszelkie 13 emerytury. Jeśli dalej nie jesteśmy w stanie zrównoważyć budżetu, no to zwolnienia w budżetówce, obniżenie pensji sektora budżetowego i tak dalej, i tak dalej. Wstrzymanie jakiejkolwiek waloryzacji rent i emerytur, i co jest gorsza, jednostki samorządu terytorialnego muszą mieć również wtedy zrównoważone budżety. No sytuacja z punktu widzenia gospodarki w momencie, w której ona jest w recesji, jest dramatyczna, bo to ani nie, to nie spowoduje amortyzacji recesji, tylko wręcz ją spotęguje. Nie mam dokładnych wyliczeń na tą porę, poprosiłem moich kolegów ekonomistów z banku o to, aby przygotowali takie obliczenia. Jak będę, jeśli będę je miał w najbliższym czasie, to może uda mi się podzielić z Państwem w przyszłym webinarze. Natomiast to jest to duże ryzyko, które wisi nad polską gospodarką. Tego ryzyka nie ma w innym raczej kraju, bo nie ma tych obostrzeń wpisanych w konstytucji. Czy tak jak w przypadku Stanów Zjednoczonych czy Niemiec, można raczej tą stymulację fiskalną prowadzić tyle, ile się chce, tak? W przypadku Polski jest to sytuacja znacznie bardziej dramatyczna. No i jaki mamy tego efekt? No jeśli my się spróbujemy otwierać, co, choć dane absolutnie nie pokazują, że powinniśmy się otwierać, aby spróbować uratować część firm i miejsc pracy, to najprawdopodobniej te słupki zakażeń, które pokazywałem Państwu wcześniej, eksplodują. Co to będzie oznaczało? Będzie trzeba znowu zamknąć gospodarkę mocniej, dłużej, służba zdrowia się przeciąży, a polska gospodarka wpadnie w ogromną recesję. Drugi system, mam nadzieję, że w przypadku polskiej gospodarki on będzie utrzymywany, czyli mamy nakreślone etapy ściągania restrykcji, ale te etapy zostajemy daleko z przodu, nie wiem, otwarcie ekstraklasy w połowie maja interpretuję jako fantastykę. Czy, bo już też takie rzeczy, o takich rzeczach czytałem. Jeśli rząd zachowa się odpowiedzialnie, w sensie nie ściągnie tych obostrzeń zbyt szybko, no to po prostu uderzy w nas recesja, no i trochę nic nie będziemy mogli z tym zrobić, ją przeczekać, ale z punktu widzenia tych modeli prognostycznych to jest najlepsze, co rządzący mogą zrobić. I teraz jak na tle tego wszystkiego wygląda analiza techniczna? Wyjątkowo dzisiaj, jak zwykle, więcej musiałem opowiedzieć Państwu o tym tle makroekonomicznym. No jeśli chodzi o indeks WIG, bo od tego zaczniemy, no to struktura wzrostowa, która ma miejsce na WIG-u, jest strukturą korekcyjną. Mniej więcej po tym trójfalowym odreagowaniu
Jak zidentyfikowałem to trójfalowe odreagowanie jakieś mniej więcej 3 tygodnie temu, to mówiłem Państwu, że dalej należałoby myśleć o ekspozycji na krótko i rekomendowałem inwestycje w ETF-a dostępnego na rynku polskim, który odzwierciedla pozycję krótką w indeksie WIG20. Jak się okazało, rynek poszedł wyżej. Tak jakby głębokiej korekty nie zakładałem, natomiast ta głębokość korekty wynika z faktu, że powstała nam korekta złożona. I tym samym przerysował się trochę wariant też falowy, długoterminowy. W każdym bądź razie, konkluzja jest taka, że 9 na 10 przypadków po zidentyfikowaniu takiej struktury korekcyjnej powinien nastąpić ruch spadkowy, który wymarzy całą tą strukturę wzrostową. Jest to podwójny zygzak, w którym fala X zbudowała nam formację trójkąta. Jak to wygląda w takiej perspektywie długoterminowej? To są trzy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, przy czym dominującym scenariuszem jest wariant czarny. I otóż spadki sprzed 2 lat, z 2018 roku, mogły nam zbudować pierwszego zygzaka, który miał formę niedociągniętego zygzaka. W ten sposób powstała fala W. Następnie mamy korektę WXY, budującą falę X, czyli korektę złożoną, tą taką konsolidację, która zbudowała nam falę X, i mamy tąpnięcia. No i co jest ciekawe, to tąpnięcie od szczytu fali X, to jest chyba lepiej widoczne na wykresie dziennym, to tąpnięcie od szczytu fali X ma formę impulsu. To oznacza, tutaj mamy falę czwartą, to oznacza, że powstała nam fala A. Mamy ruch korekcyjny, czyli typową falę B. I to oznacza, że spodziewam się spadku, który zbudowałby nam falę C i tym samym zrealizował drugiego spadkowego zygzaka w korekcie spadkowej WXY. Ta korekta z kolei by ukształtowała falę C w wieloletnim, długoterminowym trójkącie. Fale C w trójkątach są zazwyczaj najbardziej skomplikowane, jeśli chodzi o swoją strukturę falową. Więc formacja podwójnego spadkowego zygzaka idealnie tutaj pasuje. I mój główny scenariusz falowy zakłada, że mniej więcej z obecnych poziomów cenowych będziemy spadać do przedziału 30 tysięcy, 32 tysiące punktów. Mamy tam zgromadzenie wielu ciekawych poziomów, czy to falowych, czy Fibonacciego. Dodatkowo wypada nam taka wewnętrzna linia trendu, więc wydaje mi się, że do tego poziomu powinniśmy zmierzać, aby sfinalizować ten układ spadkowy. Tym bardziej, że tak jak Państwu powiedziałem, odreagowanie, pomimo tego, że skala odreagowania jest olbrzymia, no oczywiście to jest podyktowane tym, jak wygląda sytuacja za oceanem, to jednak struktura wzrostowa jest korekcyjna i zatrzymaliśmy się na średniej kroczącej, która wcześniej wyhaczyła nam dołek z 2009 roku. Tym samym no, typowe sygnały technicznie, mamy sygnały sprzedaży, fundamentalnie mamy sygnały sprzedaży i jeszcze sam fakt, że mnóstwo kapitału napłynęło na rynek, też pozycjonuje mnie do takiego przekonania, że być może ten kapitał początkujący, który w dużej części napłynął, bo mamy rekordowe ilości otwartych rachunków i świeżej gotówki, która napłynęła na GPW, też może świadczyć o tym, że no ci inwestorzy mogą zostać wywiezieni, tak mówiąc trochę rynkowo, kolokwialnie. To jest mój główny scenariusz falowy, który zakłada, że znajdujemy się w tych wieloletnich formacjach trójkąta. I skąd ten scenariusz się bierze? A mianowicie z takiego wniosku, że po hoście z lat 2002-2007 spadek, który nastąpił, zbudował nam dynamicznego spadkowego zygzaka. Kolejna formacja wzrostowa była znowu formacją trójfalową, znowu zygzakiem i dosłownie szczyt został poprawiony na parę godzin na indeksie WIG. Tym samym po już takich głębokich spadkach z całą pewnością można stwierdzić, że struktura falowa, która się kształtuje w takiej sytuacji, gdzie ten ruch wzrostowy minimalnie przebija szczyt, innymi słowy dołek wcześniejszego ruchu korekcyjnego, z perspektywy teorii falowej dopuszcza dwa scenariusze. Albo formację pędzącego trójkąta, i wtedy to mamy falę C, falę D, falę E i rozpoczynamy hossę, albo drugi scenariusz nieregularnej korekty płaskiej, czy też tutaj no nieregularnej korekty płaskiej w takim sensie, że fala C powinna minimalnie dołek fali A poprawić. I ten wariant falowy zakłada drugi scenariusz różowy. Otóż
Pierwszy spadek od stycznia 2018 do połowy roku 2018 można zidentyfikować jako falę pierwszą. Następnie tą całą konsolidację można zidentyfikować jako WXY tworzącą falę drugą. Dynamiczny spadek idealnie wpisuje się w charakter fali trzeciej. Dynamiczny wzrost pasuje nam do fali czwartej, bo fala druga była korektą płaską, więc wtedy fala czwarta musi być korektą dynamiczną. I w takiej sytuacji można się spodziewać spadkowej fali piątej, która powinna poprawić dołek fali A. Oczywiście patrząc na głębokość spadków, ta fala piąta musiałaby przybrać formę wydłużenia, ale tutaj jest oczywiście taki scenariusz możliwy. Więc to są jakby dwa najbardziej prawdopodobne scenariusze. Ewentualna opcja bulliszowa, którą nie wierzę, patrząc, biorąc pod uwagę to, jak wygląda struktura wzrostowa, biorąc pod uwagę, jak wyglądają słupki zachorowań, historię Singapuru, Japonii, te dane prognostyczne, które z dużym wyprzedzeniem Państwu pokazywałem, które okazały się sprawdzać, no sugeruję, że ten scenariusz bullishowy jest mało prawdopodobny, ale go i tak Państwu pokażę. Według tego scenariuszu fala C się zakończyła i kształtujemy prawdopodobnie potrójnego wzrostowego zygzaka, który zbuduje nam falę D. Tyle, że problem w tym jest taki, że obecny wzrost już jest zygzakiem. Z tej formacji ciężko, aby nam powstał potrójny zygzak wzrostowy, czyli WXYXZ, który spełniłby nam wymagania czasowe. Oczywiście fala D i fala E może być ekstremalnie krótka, ale to nie może być tak, że fala C jest zbudowana z kilkudziesięciu świec, a fala D to jedna świeczka. To by musiało być co najmniej tych kilka świec, więc no, nie pasuje mi to. Gdyby to było odbicie impulsowe, to jasne. To wtedy bym mówił, że dołek już jest ukształtowany i budujemy początek zygzaka wzrostowego, który zbuduje falę D. Ze względu na kształt struktur na mniejszych interwałach czasowych mało prawdopodobny jest ten scenariusz, ale to jest ta trzecia ewentualna opcja. Jak wyglądają teraz sytuacje techniczne na poszczególnych polskich indeksach? No tutaj wszędzie wygląda to dość bearishowo. Jeśli chodzi o WIG20, tutaj mamy inną strukturę falową, WIG20TR, czyli Total Return wyglądałby pewnie analogicznie do WIG-u, a sam WIG20, który już jest tutaj indeksem nieuwzględniającym dywidend, najprawdopodobniej po wybiciu z fali B mamy jedynkę, dwójkę, trójkę i po prostu zakończoną falę czwartą. To by oznaczało, że spadkowa fala piąta może zmierzać do okolic 1050 punktów, no i na godzinówce mamy jakby analogiczną sytuację, czyli mamy ABC, falę W, następnie X i znowu ABC. Tutaj mamy dwie, inaczej, od szczytu można już wyróżnić formacje impulsowe i kluczowe będzie to, czy ta linia zostanie przełamana, którą teraz na Państwa oczach wyrysowałem. Potencjalnie jest to formacja głowy z ramionami, lewe ramię, głowa, prawe ramię, linia szyi. Przebicie tego poziomu powinno zacząć napędzać ruch spadkowy, tą spadkową falę trzecią i to, jak zejdziemy poniżej dołka fali X, definitywnie powinno oznaczać, że znajdujemy się w ruchu spadkowym zmierzającym na minima. Natomiast ewentualna alternatywa jest taka i na WIG-u ta alternatywa jest taka sama, to jest to, że zbudowaliśmy falę A, następnie ta cała formacja to jest trójkąt tworzący falę B, czyli tą falę B wtedy trzeba by narysować dalej. No i później okazuje się, że byłby jeszcze możliwy wariant dalszych wzrostów w stronę fali C. I dopiero wtedy kończymy większego podwójnego wzrostowego zygzaka i wracamy ruchem na południe. Ta alternatywa jest mniej prawdopodobna, a tutaj definitywnie się ten scenariusz rozstrzygnie wraz z tym, czy zostanie poprawiony ten lokalny ostatni dołek i czy przebijemy tą linię szyi. Oczywiście warianty, które powstały na WIG-u, jakby zmusiły mnie też do tego, aby przerysować wariant na MWIG-u, jak i na SWIG-u. I w przypadku MWIG-u najprawdopodobniej zakończyliśmy zygzaka spadkowego ABC, który zbudował falę W, następnie odreagowanie w ramach fali X i znowu ABC w ramach fali Y. No i podobny scenariusz jest w przypadku SWIG-u. Znowu mamy najprawdopodobniej ABC fala W, ABC fala X i AB
C kształtującą falę Y. Uważam, że tak jak Państwu powiedziałem na początku, fundamenty w przypadku polskiego rynku są jakby najmniej zachęcające i te ruchy spadkowe mają duże prawdopodobieństwo na realizację. Oczywiście mamy segment, który jest totalnie oderwany od tego, co się dzieje w gospodarce. Podobnie na rynku amerykańskim, jeśli chodzi o spółki z sektora growth, świetnie zobaczyć indeks Russell Growth, ale wystarczy popatrzeć na Nasdaq 100, który w sytuacji, gdy gospodarka amerykańska jest trapiona najsilniejszą recesją od przeszło 90 lat, to Nasdaq 100 year to day jest na plusie. W przypadku sektora VIG Games to jest jeszcze lepiej. Ten Square Games na przykład od dołka sprzed paru tygodni urósł ponad bodajże już 100%. Natomiast to, co się dzieje na VIG Games, cały czas jakby sugeruje, że najprawdopodobniej mogą się kształtować dwa scenariusze falowe, bo ja ten układ interpretuję jako ruch spadkowy trójfalowy, po którym nastąpił trójfalowy ruch wzrostowy. No i mamy tutaj taką samą sytuację jak w przypadku indeksu WIG, tyle że na większym interwale czasowym. To oznacza, że najprawdopodobniej albo budujemy trójkąta pędzącego, w którym to ukształtowała się właśnie fala B, czyli potrzebujemy jeszcze falki C, D, E i początek hossy, albo budujemy nieregularną korektę płaską ABC. Więc pomimo siły tego sektora, to uważam, że to są świetne momenty na to, aby realizować zyski na tym sektorze, bo uważam, że tutaj też przesilenie może nastąpić. Analogiczna sytuacja jest praktycznie na każdym z tych walorów. Na CD projekcie mamy taki ruch falowy. Analogiczny ruch jest na Playwayu, także na ten Square Games, który jest najwyżej i poprawił maksima, ale to też wygląda na taki układ. Ja osobiście skłaniam się do tych wariantów z formacją trójkąta, natomiast pokazuje dwa najbardziej prawdopodobne warianty falowe. No i najgorzej w sektorze wygląda 11 bit, bo w przypadku 11 bit mamy od szczytu fali B po prostu pięć fal spadkowych, klarowny impuls i trójfalowe odreagowanie z trójkątem w ramach fali B. Na godzinówkach jedynka, dwójka, czy też dopiero dwójka w trakcie, no ale na godzinówce to jest bardzo wyraźny schemat na kontynuację przeceny, zwłaszcza, że to odreagowanie zakończyło się na średniej kroczącej, przełamanej linii trendu w strefie Fibonacciego, więc 11 bit z sektora gamingowego wygląda najsłabiej, natomiast wydaje mi się, że cały sektor powinien zacząć przynajmniej realizować te zyski. Mówiłem Państwu kilka tygodni o tym, że energetyka zaczęła dobrze wyglądać i niestety jednak nie. W takim sensie, że najprawdopodobniej w przypadku energetyki poprawimy dołki. Może nie na NRD, na której doszło do podwyższenia ceny w wezwaniu, natomiast na PGE i na Enea jest takie ryzyko. Co do Taurona, to się jeszcze waha. Natomiast w przypadku PGE mieliśmy piękną formację impulsową, następnie horyzontalną korektę w formacji trójkąta i kolejny impuls. Najprawdopodobniej zbudowaliśmy po prostu odreagowanie w formacji wzrostowego zygzaka ABC. To oznacza, że mamy dwie opcje. Albo zakończyliśmy korektę, albo będziemy kształtować większą formację trójkąta, z której finalnie wybijemy się dołem. W jednym i drugim scenariuszu minima są do poprawy. Stąd, tak jak Państwu mówiłem parę jeszcze tygodni temu, uważałem sektor utilitiesów jako sektor na potencjalne odreagowanie. To teraz zmieniłem zdanie ze względu właśnie na te układy falowe. Dość podobny układ mamy na Enei, też mamy układ wzrostowy, formację trójkąta i wybicie górą, więc Enea też może doświadczać większych spadków w najbliższym czasie. Polenergia z analogicznym, może inaczej, nie jest to analogiczny układ, ale na Polenergii mamy ruch spadkowy i trójfalowy ruch wzrostowy. Jeszcze tylko zobaczę jedną rzecz, czy poprawiliśmy, dokładnie, poprawiliśmy szczyt, ewidentna trójfalowa formacja wzrostowa, jest to fala A, następnie mamy formację trójkąta, wyjście górą, no dla mnie to jest koniec wzrostów na Polenerdze i spadek na 18 zł. I tam Polenergię chętnie bym kupił, na razie uważam, że to jest miejsce do realizacji zysku. Tak jak powiedziałem, nie jestem przekonany co do Tauronu, bo w przypadku Tauronu mamy cały czas sekwencję impulsową, no i coś się buduje. Może to jest tylko formacja spadkowa do 95 groszy i kontynuacja wzrostów? Być może. Tauron pozostawia nadzieję na wzrosty w dłuższym terminie, już bez przebijania dna marcowego, natomiast w przypadku Polenergii, Enea i PGE już takiej
pewności nie mam. Spółek paliwowych raczej nie chcę Państwu teraz komentować, z tego względu, że potężny ten wzrost, który był spowodowany na tych spółkach, skutkował czy spowodowany był potężnym dyferencjałem, który powstał pomiędzy ceną ropy Brent i Ural. Mieliśmy tam spread wynoszący kilkanaście dolarów amerykańskich, chyba historycznie jeden z najwyższych, jeśli w ogóle nie najwyższy poziom. I to tak dobrze skutkowało dla spółek, zwłaszcza dla Orlenu. Natomiast w przypadku Orlenu sama struktura wzrostowa wygląda na po prostu dynamicznego zygzaka, aczkolwiek tą strukturę wzrostową możemy też interpretować jako zalążki impulsowe. Bardziej niepokojące jest to, jak to wygląda w perspektywie w dłuższym terminie, zwłaszcza jak wyłączymy skalę logarytmiczną, to może być po prostu fala pierwsza, druga, trzecia i czwarta, bo zatrzymaliśmy się na tym zniesieniu Fibonacciego. Więc może nie uważam, że powinno się te spółki sprzedawać, ale nie jestem też zwolennikiem do ich kupna. Zdecydowanie inny view mam na sektor bankowy. Tutaj uważam, że strong sell to jest rekomendacja, która dalej obowiązuje, głównie ze względu na ten układ na wykresie godzinowym. Mamy sfinalizowaną falę trzecią, formacja trójkąta, która zbudowała falę czwartą, prawdopodobnie jedynka, dwójka i lada moment powinniśmy poprawić minima i zmierzać niżej. Czy ta strefa się obroni? Niekoniecznie, możemy zdecydowanie pogłębić to zejście w dół, więc ta strefa jakby tutaj niczym wyraźnym się teraz nie odzwierciedla. No i podobne układy mamy na kilku głównych bankach, na PKO BP mamy formację trójkąta, z którą wybijamy się dołem, na banku PKO SA nie ma, natomiast na banku Millennium mamy, no i uciekło mi gdzieś. Na Millennium mamy dokładnie analogiczną formację trójkąta, to jest nawet trójkąt barierowy, czyli jeszcze trójkąt barierowy jest jeszcze silniejszą bearishową w tym przypadku formacją, bo ta bariera, która się kształtuje, pokazuje, jak duża jest siła w tym przypadku podaży, która uderza w barierę. Popyt ostatkiem sił broni tej bariery, ale jak bariera zostanie przełamana, to te spadki wręcz się nasilają. Dodatkowo chciałem jeszcze Państwu jeden bank pokazać. Na mBanku mamy podobną sytuację, czyli Millennium, mBank, to jakiś wykres tygodniowy, na godzinówkach jest to doskonale widoczne. Millennium, mBank, PKO BP, no na wszystkich tych bankach jest symetryczna formacja trójkąta, no i to oznacza, że moim zdaniem ten sektor zdecydowanie będzie nie performował dobrze. Oczywiście łatwo to sobie fundamentalnie wyjaśnić. Mamy jeszcze środowisko do ewentualnych obniżki stóp, ale nawet jeśli nie, no to na pewno wyniki banków są mocno narażone. Rynek nieruchomości prawdopodobnie będzie w gorszej kondycji w najbliższym czasie. Podejrzewam, że jeśli recesja będzie się rozwijać, spadną mocno dochody dyspozycyjne Polaków, spadnie konsumpcja, konsument będzie bardziej ostrożny, tym samym powinna spaść liczba kredytów gotówkowych, także liczba wniosków o kredyty hipoteczne i te wszystkie produkty, na których banki dobrze zarabiają, będą po prostu pod względem wolumenów sprzedawane w mniejszej ilości. A oczywiście perspektywa ścięcia stóp, czytałem abstrakcyjną wypowiedź jednego z członków RPP, który stwierdził, że tniemy stopy dla banków, aby ludzie mieli pieniądze na spłatę kredytów. No, takie wypowiedzi powinno się oprawiać w ramki i wieszać jako głupoty chyba stulecia. Nie z tego względu ścięto stopy i wbrew pozorom ścięcie stóp wcale nie poprawi jakoś mocno sytuacji konsumentów, a wręcz tylko bankom po prostu nie pomoże, bo środowisko spadku stóp obcina dochody z osiągane z oprocentowania kredytów i jest czymś dla banku negatywnym. To, co bankom pomogło, to obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej. Natomiast obniżenie stopy po to, aby była mniejsza liczba spłaty złych kredytów, no to naprawdę abstrakcja. Więc banki są po prostu w złym środowisku, fundamentalnym obecnie, więc uważam, że wiele z nich może poprawić swoje minima, jeśli nie wszyscy przedstawiciele sektora. Bardzo kiepsko też wyglądają na chwilę obecną dla mnie telekomy, z tego względu, że niestety załamał się ruch wzrostowy.
bo powstała nam formacja impulsu spadkowego z wydłużoną piątą falą. Rzadko to występuje, natomiast to, co się pojawiło po tym impulsie spadkowym, to już jest książkowa korekta. Mamy falę A, falę B, która zbudowała trójkąta, falę C, no książkowy zygzak po impulsie. To oznacza, że prawdopodobnie telekomy poprawią swoje minima. No zwłaszcza tutaj sytuacja na Play'u, na Orange'u jest dość klarowna. Na Play'u mamy wyraźnych pięć fal spadkowych, czyli początek ruchu spadkowego, trójfalowe odreagowanie, gdzie fala B zbudowała nam trójkąta. To jest bardzo mocne wskazanie, że Play powinien spaść przynajmniej poniżej 24 zł i ewentualnie w tym przedziale 24 zł, 20 zł tam szukałbym okazji do kupna. Na razie widzę zdecydowaną słabość Play'a. No i podobnie w przypadku Orange'a, muszę tu Państwu krótszy interwał włączyć. W przypadku Orange'a też mamy zejście impulsowe i trójfalowe odreagowanie. To znaczy, że przynajmniej 4,60 przed nami, ale tak naprawdę, jeśli zobaczymy 4,60, to pojawi się perspektywa spadku poniżej 4 zł. Więc i Orange, i Play. To perspektywa na dłużej, nie teraz. W przypadku KGHM-u widzieliśmy silne ruchy spadkowe, po których nastąpiły na godzinówkę. Wejdźmy, jeszcze silniejsze odreagowanie. Tutaj się pojawiła nam taka opcja, że na miedzi jest szansa na to, że ukształtował nam się klin wprowadzający, czyli jakiś zalążek struktury wzrostowej. Natomiast jeśli chodzi o sam czysty wykres KGHM-u, no to wygląda tak jak WIG20, tylko że trochę z większą dynamiką wzrostową. Czyli mamy trzy fale wzrostów, pierwszy zygzak, korekta w ramach fali X, kolejne trzy fale wzrostów, drugi zygzak. To samo co w przypadku WIG20 WIG. Jeśli przebijemy tą brązową linię szyi, to spadki powinny się napędzać, a jeśli przejdziemy poniżej 58 zł, to i zobaczymy pewnie 40 parę złotych na KGHM-ie. Natomiast ewentualnie, jeśli z tego powstałaby formacja trójkąta i wybijemy się górą, to jest możliwość rozpisania tego ruchu jako 1, W, X, Y. Fala druga, fala trzecia, fala czwarta, fala piąta, byłby zalążek impulsu i to by oznaczało, że KGHM niekoniecznie mógłby poprawić swoje minima. Więc kluczowy test linii szyi, czy on zostanie złamany, czy nie. Jeśli zostanie złamany, to prawdopodobnie ten wariant bearishowy będzie się aktywował. W przypadku peggingu mamy bardzo silne odreagowanie od dołka, wynoszące kilkadziesiąt procent. Natomiast na wykresie godzinowym też powstały nam ciekawe formacje. Mamy zbudowaną falę pierwszą, drugą, trzecią, falę czwartą w formacji trójkąta i formację klina kończącego, która nam tworzy falę piątą. To oznacza, że pegging w najbliższych dniach powinien stracić około złotówki, czyli przecenić się do tych poziomów 2,80, 2,70. Tam zakończy się fala druga i mamy szansę na powrót do wzrostu. W długim terminie ta struktura impulsowa, która powstała na peggingu, jest zachętą do długoterminowego ruchu wzrostowego, ale najpierw powinna nastąpić korekta. Z tych spółek, które jeszcze warto odnotować, kilka słów o Dino, bo Dino poprawiło maksima, no i można ją wrzucić Dino do jednego koszyka razem z sektorem gamingowym. No i w przypadku Dino powstała nam rozległa korekta horyzontalna, która przybrała postać jeszcze do tego korekty złożonej, która zakończyła falę czwartą. W sumie taka postać korekty w ramach fali czwartej dobrze koresponduje z falą drugą, która była dynamicznym zygzakiem i tym samym powstał nam impuls wzrostowy, który sięgnął górnego ograniczenia kanału wzrostowego. Jest tutaj hipoteza, że możemy finalizować falę piątą, więc raczej jest to miejsce do brania zysku, ale to też nie jest klarowny sygnał, żeby mówić o tym, że to jest miejsce do tego, że spadki na pewno się rozpoczą. Bardziej bym pokazywał tą strefę jako potencjalne miejsce zakończenia ruchu impulsowego. Nie jest to miejsce do kupna, nie jest to miejsce do sprzedaży, ale jest to miejsce do tego, aby wziąć zysk na Dino. W przypadku LPP, branża odzieżowa, jakieś totalne przereagowanie informacji o obrażaniu gospodarki. Galerie handlowe, w mojej ocenie, zostaną otwarte najwcześniej za kilka, jeśli nie za kilkanaście tygodni. No i tym samym no, LPP raczej czeka kolejnych kilkanaście tygodni mniejszych obrotów. No i po zakończeniu tej struktury korekcyjnej, wzrostowej, można się spodziewać ruchu spadkowego, który poprawi minima. Jeśli chodzi o spółki z MWiG-u, tutaj przede wszystkim trzy spółki. Medical Algorithmics zakończył się prawdopodobnie ten alternatywny trójkąt, więc otwiera nam się perspektywa spadków na nowe minima.
Oprócz tego kruk z bardzo niskich poziomów kruk odreagowywał, natomiast na godzinówce widać, że to odreagowanie przybiera charakter trójfalowy, więc znowu nam się pojawia ryzyko poprawienia minimów na kruku. No i na koniec Rainbow, spółka, na której chyba najwięcej się dzieje, aczkolwiek w przypadku tej spółki warto wyłączyć skalę logarytmiczną, żeby zobaczyć, jak to wygląda na skali arytmetycznej. Przeogromna przecena z okolic 40 zł, Rainbow spada do 5, czyli no spadek o ponad, jeśli szybko liczę, o ponad 80%. No i następnie z tego poziomu abstrakcyjnie niska baza, więc odbiliśmy 200%. Natomiast odbicie jest trójfalowe, typowo, dobrze koresponduje z wcześniejszą formacją, która zbudowała nam falę drugą. Tym bardziej Rainbow zatrzymał się na strefie oporu wyznaczonej na dołkach z 2018 roku. Oczywiście te silne wzrosty były między innymi spowodowane tym, że spółka podawała komunikat, że za pierwszy kwartał w stosunku rok do roku był wzrost przychodów spowodowany wzrostem zamówień wakacyjnych. Natomiast no bądźmy szczerzy, popatrzmy tutaj na fundamenty. Szanse na to, że ktokolwiek w tym roku poleci korzystając z usług spółki Rainbow, są ograniczone. Jeśli nie powiedzieć, że są marne. Więc pomimo tego super wzrostu w pierwszym kwartale, w ogóle rynek nie dyskontuje tego, co się może wydarzyć. W przypadku Rainbow, moim zdaniem, jest to idealne miejsce tego, żeby wziąć zysk, jeśli ktoś z Państwa kupował na to odreagowanie. Mamy tutaj ryzyko wręcz z bankructwem spółki, jeśli sytuacja się zaostrza. Coraz więcej autorytetów już mówi o tym, że w tym roku nigdzie nie polecimy na wakacje, że jeśli już, to wakacje w kraju, że do lotów możemy wrócić w 2021 roku. Tym bardziej, że już firmy, nawet przewoźnicy amerykańscy mówią o tym, że planują potężne layoffy. To samo dotyczy polskiego lotu, który powiedział, że ogranicza praktycznie wszystkim pracownikom drastycznie pensje, bo spółki stoją na skraju bankructwa. Rainbow nie ma perspektyw na chwilę obecną do silnych wzrostów, do większego odreagowania. Zdecydowanie moim zdaniem ryzyka przeważają, no i moim zdaniem tą spółkę należałoby dalej sprzedawać. No i niestety na razie może dość odlegle, albo inaczej niedyskontowane, ale ryzyko bankructwa spółki jest realne w najbliższych 12 miesiącach. Jeśli chodzi o rynek polski, to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do odsłuchania drugiego webinaru, a my słyszymy się w przyszłym tygodniu. Być może będę mieć dla Państwa już opracowania dotyczące progów ostrożnościowych, postępowania sanacyjnego i będę mógł coś więcej na ten temat Państwu powiedzieć. Do usłyszenia i dobrego tygodnia życzę.